Dobry wieczór Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym odcinku cyklu Dokąd zmierzamy cyklu, w którym rozmawiamy o przyszłości i kondycji naszej ojczyzny. E, witam Państwa w e, telewizji, emisja TV, e, w której dzisiaj będziemy rozmawiać no, od spraw polskich, e, zaczniemy, ale głównie będziemy się zastanawiać, jak długo jeszcze Ukraina może prowadzić wojnę? Czy jeszcze jest zdolna do stawiania skutecznego oporu i jak długo ta zdolność się utrzyma? No, oczywiście zadawanie takich pytań teraz już może trochę mniej, ale im bardziej sięgniemy w przeszłość, było oczywiście oznaką agenturalności i niechybnie przejawiania inklinacji prorosyjskich, natomiast jest to pytanie, które no, musi. Się pojawić, ponieważ czas upływa, obie strony wykorzystują swoje środki materialne, środki bojowe, a no każdy przyzna, że Rosja ma ich po prostu za, zarówno zasobów ludzkich, jak i materiałowych najzwyczajniej w świecie więcej. A do tego dochodzą przemiany geopolityczne, przemiany Polityczne wybory w krajach Zachodu, które mogą spowodować zmianę polityki Zachodu i zakręcenie tej kroplówki z pomocą. O tym, jak to będzie wyglądało i czy jest możliwe, że jeszcze nim liście opadną z drzew, czy do Świąt Bożego Narodzenia wojna się skończy, porozmawiam z moimi państwa gościem, którym jest Mateusz Piskorski. Witam serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. Na początku oczywiście zachęcam Państwa do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Tylko dzięki Państwu możemy takie treści poruszać. No bo jak wiemy, tutaj te media społecznościowe nie zawsze lubią takie treści, zwłaszcza jeśli wektor nie jest w tą stronę, w którą się aktualnie wspiera. No i oczywiście. Zachęcam do tego, żeby zostawiać pytania do naszego gościa. Druga połowa programu dla tych pytań. Ale zanim o tych wielkich szachach, to na chwilę scena nasza, wewnętrzna, polityczna. Wszyscy są coraz bardziej nieugięci w sprawie ukraińskiego zboża. Rząd zapowiedział, że będzie nieugięty. Jest nieugięty przynajmniej do 15 października. Partii opozycji też. generalnie cała scena polityczna, tak jak była wajcha. Wspieramy Ukrainę i kto się nie zgadza, ten ruski agent. Teraz ochoczo przeszła na pozycję tychże rosyjskich agentów i licytuje się, można powiedzieć, wręcz na antyukraińskość. Wskaźnik onucowości na polskiej scenie politycznej niebezpiecznie rośnie. Pytanie, czy po wyborach z tego cokolwiek jeszcze zostanie, no bo można powiedzieć, że Ukraina się odwdzięcza pięknym za nadobne. Tak, rzeczywiście. W ukraińskich mediach pojawił się nawet fake w pewnym momencie, wskazujący na to, że Andrzej Duda znalazł się na liście wrogów Ukrainy po swoim wystąpieniu w Nowym Jorku, słynnego portalu Mirotworyc, gdzie już zresztą wrogów i to zacnych jest całkiem sporo, bo przypomnę, że. Znalazł się tam też choćby papież Franciszek po swoich nawoływaniach do pokoju. Wiktor no Orban też. Wiktor Orban to już dawno. Andrzej Duda jeszcze do papieża Franciszka i Wiktora Orbana nie dołączył, ale oczywiście wszystko przed nim. Ja mam wrażenie, stawiam po prostu tezę, że tak istotnie jest to spektakl wyborczy. Przy czym pamiętajmy, że wchodzimy w cykl wyborczy. Więc my nie wiemy, czy ten spektakl będzie trwał tylko do 15 października. Czy ten spektakl będzie później przedłużany z myślą o kolejnych elekcjach samorządowej, wyborach do Parlamentu Europejskiego, a na koniec gdzieś majaczących wyborach prezydenckich? Ten spektakl świadczy i o tym mówią wprost przedstawiciele obecnego rządu. W sposób jednoznaczny świadczy o tym, że oni mają wyniki pewnych sondaży, które niestety nie są publikowane, z uwagi na poprawność polityczną, ukraińską, proukraińską w Polsce? Które mówią im w sposób jednoznaczny, że w Polsce nastąpiło zmęczenie, nastąpiło zmęczenie materiału nas wszystkich, Polaków, naszego społeczeństwa, problematyką ukraińską i tą rolą, którą kiedyś tak celnie, barwnie określił rzecznik MZ Łukasz Jasina rolą sług Ukrainy, bo przecież do takiej roli byliśmy sprowadzeni. Na razie to jest oczywiście retoryka. Bo jeszcze na jedną rzecz, jeśli można, chciałbym zwrócić uwagę. W tych wszystkich wypowiedziach e, przerwanie poparcia dla Ukrainy i granie twardo z Ukrainą ma jedną nieprzekraczalną granicę. Otóż premier Mateusz Morawiecki w swoich wypowiedziach w tym najgorętszym okresie retorycznych sporów z Kijowem powiedział wyraźnie, że kwestia tranzytu broni na Ukrainę i kwestia funkcjonowania de facto pod... Egidą amerykańską lotniska Rzeszów-Jasionka jest wyjęta spod tych sporów, bo dotyczy naszych sojuszników, Amerykanów i Sojuszu Północnoatlantyckiego i to oni tutaj de facto podejmują decyzję, a nie my. Bardzo znamienna była ta wypowiedź, bo świadczy ona o tym, że owszem, możemy mieć spory handlowe, możemy mieć spory historyczne, natomiast polski rząd nie jest gotów, nie był i nadal nie jest gotów do takiej gry, jaką prowadzi Wiktor Orban, już tutaj przez Ciebie wspomniany, czy wreszcie, jaką za chwilę będzie prowadzić sąsiednia Słowacja. Pamiętajmy, na Słowacji mamy właśnie wybory parlamentarne, w wyniku których najprawdopodobniej na urząd premiera wróci Robert Fico. Robert Fico, który całą kampanię wyborczą, proszę Państwa, prowadził pod hasłem: Ani jednej kuli dla neobanderowców więcej w sensie dostarczania im amunicji i broni. No, my jesteśmy od Węgier i Słowacji jeszcze raczej dalec. No pewnie tak. Tym bardziej, że y, tym bardziej, że y, no w Polsce wszystkie siły są y, tak zgodne w temacie polityki zagranicznej, że ten temat jakoś się specjalnie nie pojawia w kampanii wyborczej. Bo w, każdym, no, w każdej normalnej demokracji no to jest temat, można powiedzieć, podstawowy i wiodący. A tutaj jest o nim cicho, no bo nie byłoby żadnej dyskusji. Toczy się wojna i właśnie przed chwilą przytoczyłem ten przykład przywołałem ten przykład Słowacji to był główny temat kampanii wyborczej na Słowacji ta tocząca się przecież za miedzą zarówno ich jak i naszą wojna u nas rzeczywiście panuje terror poprawności politycznej dla mnie najbardziej przerażające było to jak kandydaci zresztą i z prawa i z lewa ja już litościwie przemilczę nazwiska kandydaci poszczególnych komitetów którzy mieli nieco Odmienne zdanie do tej pory na temat i tej wojny, i działań Stanów Zjednoczonych w Europie, i charakteru NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, zmuszani byli na modłę stalinowską w istocie do składania samokrytyki publicznej przez liderów tych partii, które tworzyły komitety wyborcze, z ramienia których mieli oni startować. Czy startują niektórzy w dalszym ciągu? Litościwie przemilczmy nazwiska, ale naprawdę. To jest praktyka w sposób jednoznaczny stalinowska. To nawet nie jest coś, co spotykało się w jakichś tam reżimach autorytarnych. Nawet za PRL-u się, późnego PRL-u, takie sytuacje raczej nie wydarzały. Tutaj mamy przymus publicznej samokrytyki i zajadłego, neofickiego, jednoznacznego opowiedzenia się zgodnie z jedną, jedyną obowiązującą linią. Niestety, podkreślam, Dotyczy to z moich obserwacji, przynajmniej tak wynika, wszystkich lub niemal wszystkich komitetów zabiegających dzisiaj o nasze głosy. No, tym bardziej dzisiaj jadąc, jadąc tutaj do studia i yy, wcześniej na spotkanie, yy, mijałem różne yy banery wyborcze, łódź jest cała obanerowana. No, to jakaś miła, yy, inne twarze niż na co dzień widuje yy, u siebie i yy, widziałem też. Yy, banner pewnego kandydata konfederacji, nazwisko też przemilczę, ale który potrafił opuścić swoją partię matkę swego czasu, mówiąc, że właśnie, że wypowiedzi na temat Putina, lidera tej partii są skandaliczne. A zobaczyłem baner z napisem: Zero socjalu dla Ukraińców. To jest też chyba znamienne, że nawet te partie, które się kryją na antysystemowe, to ta ich antysystemowość ma różne mądrości etapu. No, niestety tak, rozumiem, że litera Z nie była jakoś szczególnie wypuklona w tym haśle. Bo to no. już byłoby <grym> przesunięcie faktyczne. Ale może, ja ktoś, mówiąc... może ktoś poprawi sprayem, Właśnie. bo widziałem też banery poprawiane sprayem w różny sposób, więc no, może będzie jakaś nocna akcja no, poprawiona. To ale mówiąc, ale mówiąc już zupełnie poważnie. Yy, przede wszystkim ci ludzie, ludzie, którzy zabiegają dzisiaj o nasze głosy, poza nielicznymi wyjątkami przez Milczeli przez te ostatnie kilkanaście miesięcy w tej kluczowej sprawie, nawet ci, którzy udawali ową antysystemowość, no, wymieńmy tu jedną partię polityczną, jeśli można, nawet ci, którzy w pewnym momencie twierdzili, że mają pogląd inny na sytuację na Ukrainie i z Ukrainą, jaką mamy, mam na myśli Konfederację, a przynajmniej większość, główny nurt tej Konfederacji. De facto przegrali w moim przekonaniu kilka procent poparcia wyborczego poprzez to, że w odpowiednim momencie nie zaczęli tego tematu w jakiś sposób eksploatować i uwypuklać. Przecież ta akcja prawa i sprawiedliwości związana ze zmianą retoryki, zmianą relacji na pokaz w ramach spektaklu z Kijowem w moim przekonaniu przebiła, faktycznie przelicytowała ciążącą w kierunku takiego umiarkowanego, poprawnego centrum konfederacją i doprowadziła, czy doprowadzi, najprawdopodobniej, do tego, że konfederacja będzie miała nie poparcie dwucyfrowe, a jednocyfrowe i to jeszcze nie jest przesądzone jak, jak duże. Bardzo prawdopodobne, ale teraz zostawmy nasze polskie piekiełko. Jeszcze będzie o nim pewnie okazja kiedyś porozmawiać. Może już po wyborach zobaczymy, na ile te nasze prognozy były trafne. I przejdziemy do właściwego tematu, czyli no to, co powiedziałem we wstępie, że no ta wojna już trwa ponad 18 miesięcy. Ukraina w zasadzie chyba swoje rezerwy materiałowe już dawno wyczerpała. Pytanie jak to wygląda z rezerwami ludzkimi. W Rosji no to wiemy, że Rosjanie zawsze mówili, że u nas ludzi jest mnogo i, i rezerw ludzkich im nie braknie. Rezerwy materiałowe też są całkiem spore i praktycznie Ukraina utrzymuje się właśnie na dostawach, które lądują w Jasiące i potem drogą lądową trafiają na Ukrainę. Pytanie czy no, Zachód chyba też nie ma tych rezerw niewyczerpanych, a poza tym w przeciwieństwie do Polski chyba, bo Mateusz Morawiecki popełnił taką wypowiedź niedawno, jeszcze tylko się odniosę, że my już nie przekazujemy broni Ukrainie, a potem trzeba było to tłumaczyć, że no, nie przekazujemy broni Ukrainie, ponieważ wszystko co było do przekazania myśmy już przekazali. A zatem czy no, Zachód, wątpię, żeby kraje zachodnie też przekazywały wszystko, co było do przekazania, także zostaną gołe i wesołe. Tak więc jak długo to jeszcze może trwać? Bo chyba nie oszukujmy się, że możliwości obronne Ukrainy zależą od tego, czy na przykład nie trzeba będzie nagle naprawiać pasa wiesiące. Istotnie tak. Z zastrzeżeniem uczyńmy tutaj bardzo ważne. Te wszystkie dane, które otrzymujemy dotyczące tego, kto ile ma i jakich rodzajów broni, są oczywiście danymi szacunkowymi, dokonanymi przez różnych ekspertów wojskowych. Nie można do końca stuprocentowo tym danym ufać, no ale właśnie w mediach zachodnich, w mediach amerykańskich, m.in. ostatnio na łamach New York Times, ukazywały się bardzo ciekawe analizy. Jedna z nich dotyczyła tego właśnie pytania, czyli kto jakie ma zdolności produkcyjne, przemysłowe, które są najistotniejsze w trakcie konfliktu zbrojnego. Okazało się w ogóle, jak mówił Scott Ritter, znany amerykański ekspert i były wojskowy, że jest to wojna artylerii. Tu się zgodzimy, jest to konflikt zbrojny, w którym artyleria odgrywa kluczową rolę, i tak jest od samego początku tego konfliktu. Skoro tak, to popatrzmy na możliwości produkcyjne poszczególnych stron tego konfliktu, w zakresie pocisków artyleryjskich. 152 mm, ten najbardziej rozpowszechniony standard w krajach dawnego bloku wschodniego, używany przez Rosjan i 155 mm, czyli ten kaliber używany, zestandaryzowany kaliber NATO szeroko rozumianego Zachodu. Wojna jest wojną proxy, czyli wojną zastępczą. Wojna de facto, proszę Państwa, toczy się przecież na terytorium Ukrainy, ale jest konfliktem pomiędzy NATO a Federacją Rosyjską. Co do tego chyba już prawie nikt nie ma żadnych wątpliwości. Otóż według ekspertów przepytywanych przez New York Times strona rosyjska jest w stanie w perspektywie roku do Półtora wyprodukować rocznie, dojść do pułapu produkcji rocznej, 2 dwóch milionów, dwóch milionów pocisków artyleryjskich rok rocznie. Strona amerykańska, jak zresztą ogłosił ostatnio jeden z wiceszefów Pentagonu, jest w stanie wyprodukować, uwaga, do miliona Pocisków, amunicji artyleryjskiej, sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie, przy czym dopiero w roku 2028 do roku 2028 Amerykanie będą dochodzili do tych możliwości przemysłu obronnego, które w tej chwili, przynajmniej jeśli chodzi o artylerię i amunicję artyleryjską, Rosjanie no właściwie już mają, a nawet przekraczają dwukrotnie. Unia Europejska ogłosiła, że zamierza zwiększyć produkcję, wszystkie kraje członkowskie razem wzięte. Zwiększyć produkcję amunicji artyleryjskiej z około 300 tysięcy rocznie do 600 tysięcy rocznie. Jeśli dodamy wszystkie elementy tak zwanego kolektywnego zachodu plus jeszcze ewentualnie Koreę Południową, może Australię, może Wielką Brytanię, która ma duże problemy w swoim przemyśle obronnym, to wyjdzie nam, że Zachód za kilka lat będzie produkował około 1,8 mln pocisków artyleryjskich rocznie. Góra zgodnie z optymistycznymi dość założ zamierzeniami. Strona osyjska 2 miliony to jest minimum. I już tutaj nam to pokazuje ogromną dysproporcję. Poza tym wiele osób jeśli chodzi, jeszcze pozostaje na chwilę przy owej artylerii tak kluczowej dla tego konfliktu. Wiele osób się śmiało z tego jak Władimir Putin przyjmował Kim Jong-ila, przywódcą Korei Północnej. A przyjmował go dlatego najprawdopodobniej, że Korea Północna Kosztem oczywiście innych wydatków, jak wiemy, wiemy, w jakiej kondycji ona gospodarczej się znajdowała i znajduje, zbroiła się po zęby na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, produkując między innymi pociski kaliber 152 i mniejszy 122, czyli to są pociski kalibru używanego w tej chwili przez artylerię rosyjską. Prawdopodobnie grube. Miliony, kilka milionów tych pocisków artyleryjskich będzie mogła trafić na front na Ukrainę. To jest taka rezerwa ze składów północno-koreańskich. Oczywiście w zamian za to Koreańczycy otrzymają pewne technologie zapewne z rosyjskiego przemysłu obronnego. I to jest tylko jeden drobny wycinek tego, o czym mówimy. Czołgi, broń pancena. Otóż według wielu ekspertów wojskowych takie kraje jak Niemcy czy jak Wielka Brytania mają dzisiaj, proszę Państwa, kilkadziesiąt, około kilkudziesięciu w miarę nowoczesnych, zdolnych do prowadzenia działań na tym froncie ukraińskim czołgów. No, wszystkie te Abramsy, wszystkie te sprzęty również, które my zakupujemy raczej nie będą zbyt przydatne biorąc pod uwagę charakter terenu, kształtowanie terenu, nośność mostów na terytorium Ukrainy. Więc przewaga również broni panceny. Ja już nie mówię o przewadze w powietrzu, no bo szkolenia tych pilotów ukraińskich, którzy mieliby siąść za sterami F-16 przekazywanymi przynajmniej deklaratywnie przez m.in. Duńczyków czy Holendrów, trwać będą od 8 do 10 miesięcy, więc może być już po prostu za późno. A co do tego zasobu ludzkiego, ja nie lubię tego słowa, bo to mówmy ludzie, co do ludzi, co do mobilizowanych, co do, też tego słowa nie lubię, ale taka jest prawda, mięsa armatniego, które pojawia się na froncie tej okrutnej wojny. To proszę Państwa, nie tak dawno jeden z ukraińskich oficerów, snajperów walczących na froncie w okolicach Bachmutu ujawnił, że on ostatnio dostał uzupełnienie w postaci rezerw. Rezerw pochodzących z łapanki przez żandarmerię ukraińską, ludzi złapanych na ulicy, wsadzonych do jakiegoś aresztu i na drugi dzień wywiezionych już prosto na front i to pod Bachmut. Gdzie te walki toczyły się najcięższe. Ci ludzie, którzy do niego trafili, według słów tego ukraińskiego oficera, to ludzie w wieku 52, plus, bo najmłodszy z nich miał 52 lata, ludzie schorowani z ciężkimi chorobami, bez żadnego doświadczenia, może poza zasadniczą służbą wojskową, którą odbywali jeszcze w czasach radzieckich wiele, wiele lat temu. Więc mamy do czynienia z całkowitym wyczerpaniem właśnie owych zasobów ludzkich, właśnie owych ludzi, tej siły żywej, którą dysponuje Ukraina według demografów. Uwaga, według demografów mamy w tej chwili na Ukrainie około 20 milionów a nawet mniej ludności. Kilka milionów Ukraińców przebywa w Rosji, kilka oczywiście u nas i w innych krajach europejskich i nie zamierzają tam rzecz jasna wracać. Fakt, że władze ukraińskie w sposób oficjalny i otwarty zaczynają już prosić niektóre kraje sojusznicze, w tym w pewnym momencie chyba Polskę także, o to, żeby dokonywały te kraje swoimi siłami za pomocą swoich własnych służb, łapanek na ulicach Ukraińców, którym udało się wyjechać poza terytorium ich kraju, i wysyłało ich z powrotem bez przestrzegania jakichkolwiek sądowych procedur ekstradycyjnych, bo przecież pamiętajmy, że każdy przypadek indywidualnie powinien się być rozpatrywany przez sąd wypadku wniosku ekstradycyjnego świadczy o tym, że tam naprawdę się ludzie skończyli. Skoro ludzie się skończyli, skoro sprzętu jest mniej, to efekt końcowy, rezultat końcowy tego konfliktu jest przesądzony. Zresztą zdaniem wielu specjalistów, on był przesądzony od samego początku. Pytanie. I to jest pytanie do kuratorów, do tych, którzy patronują temu konfliktowi, niekoniecznie w Kijowie. W Kijowie mogą być tylko wykonawcy ich woli. Otóż pytanie brzmi następująco. Czy Włodymyr Zełęński, czy władze ukraińskie w dalszym ciągu decydować będą się na faktyczne, nie boję się tego słowa, ludobójstwo swojego własnego narodu, przynajmniej męskiej jego na razie części, bo już i o... Potencjalnej mobilizacji kobiet, też słyszeliśmy, czy nie? Bo w tej chwili możemy powiedzieć o tym, że, jeszcze raz podkreślam, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób jest dowodzona armia ukraińska, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają linie umocnień i linie obronne w obodzie zaporowskim czy chersońskim strony rosyjskiej, to mamy do czynienia po prostu no, z aktem ludobójstwa, przykrytym obroną własnego terytorium, ale obroną całkowicie bez głowy, bez przygotowania i bez sprzętu, co najważniejsze. No właśnie, natomiast ten sprzęt póki co jeszcze płynie, Płynią, płyną też zasoby materiałowe, no tu chociażby paliwo którego podobno u nas brakuje, chociaż to jest, to ma być rzekomo dezinformacja, ale to jest temat już też na inny program, co do tego, jak to jest z tym paliwem. Natomiast no, tutaj widzimy, no, Słowacja, Robert Wice wraca do władzy, ale to nie Słowacja będzie tu rozdawać karty. Mamy zbliżające się coraz bardziej w przyszłym roku już wybory w Stanach Zjednoczonych gdzie Donald Trump chce walczyć o powrót do prezydentury. Ba, mówi się i o tym, że opozycja w Partii Demokratycznej wobec Joe Bidena rośnie. Robert Kennedy być może będzie startował nawet jako niezależny kandydat. I to w zasadzie mógłby być pocałunek śmierci dla kandydata demokratów, niezależnie czy będzie nim już Joe Biden, mogliby już darować temu człowiekowi, ale no niestety. I może to spowod... wybory w Stanach Zjednoczonych mogą spowodować, że podjęta zostanie decyzja, kończymy z tym. Chociaż no, Siergiej Szojgu miał rzekomo powiedzieć, że wojna będzie trwała do 2025 roku, No aczkolwiek to z początkiem 2025 roku obejmie rządy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, czy, czy tu należy upatrywać zakończenia, czy może jednak wcześniej. Miejmy nadzieję, że wcześniej, dlatego że notowania poszczególnych kandydatów, nawet tych kandydatów głównego nurtu, zależą od tego, czy Amerykanie nadal będą się dowiadywać o nich system jest dość transparentny, nie pozwala tego ukryć. Dowiadywać o kolejnych miliardach, kolejnych miliardach z kieszeni amerykańskich podatników wysyłanych Kijowowi, do tego skorumpowanemu Kijowowi. Ja uważam, że w Stanach Zjednoczonych nastąpił pewnego rodzaju przełom. Popatrzmy i przypomnijmy sobie, jak czołowe media amerykańskie przywitały Wołodymyra Załońskiego, który przybył na sesję generalną ONZ w Nowym Jorku. Pojawiły się tam w dniu jego przyjazdu artykuły o potwornej korupcji panującej na Ukrainie. Artykuły o kompletnym braku jakiejkolwiek racjonalności dowództwa ukraińskiego, wskazujące między innymi na to, że siły ukraińskie zamiast się skupiać na próbie. Przebicia tych linii obronnych Rosji na odcinku południowym w dalszym ciągu w wyniku jakiejś obsesji Zełęskiego czy jego otoczenia próbują odbi odbić z rąk rosyjskich wspomniany już tutaj dzisiaj Bachmut. Więc widać wyraźnie zmianę klimatu, jednoznaczną zmianę klimatu. Jeśli CNN przeprowadza, przecież głównonurtowa, prodemokratyczna stacja telewizyjna, przeprowadza sondaż, czy publikuje sondaż, w którym. Powyżej 60% Amerykanów, i to niezależnie od tego, czy to wyborcy Demokratów, czy Republikanów, opowiada się za przerwaniem pomocy Ukrainie. Skoro wśród Republikanów mamy większość już w tej chwili, większość wyborców, którzy opowiadają się za przerwaniem jakiejkolwiek pomocy, nawet humanitarnej i w postaci lekarstw, do tego stopnia mają dość tego wspomagania Ukrainy. Skoro oni wszyscy już wiedzą, że co najmniej 200 miliardów dolarów. Dotychczas według danych oficjalnych w Senacie i w Kongresie ujawnianych, poszło na Ukrainę, a tymczasem Stany Zjednoczone borykają się z całym szeregiem różnego rodzaju swoich własnych wewnętrznych kryzysów i niedostatków. To naturalnym jest, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Ja stawiam hipotezę, że być może w którymś momencie sztab wyborczy demokratów, no przecież nie sam Joe Biden, który faktycznie pewnie już niewiele z tej rzeczywistości. Jest w stanie zrozumieć i tym bardziej zinterpretować, to w pewnym momencie sztab wyborczy demokratów może faktycznie zdecydować, że dobra, przerwijmy to, przerwijmy to chociaż do wyborów. Wtedy dojdzie do zamrożenia konfliktu. Dlatego coraz częściej w niektórych kręgach eksperckich amerykańskich pojawia się idea koreanizacji konfliktu na terenie Ukrainy, czyli po prostu zamrożenia tych działań zbrojnych na jakiś czas i później ewentualnie po wyborach. Powrotu do owych działań zbrojnych. Pełna zgoda co do przekazu poszczególnych kandydatów, gdybyśmy policzyli poparcie dla tych poszczególnych kandydatów opowiadających się za natychmiastowym przerwaniem tej wojny i przerwaniem do Kijowa. Wśród nich jest oczywiście i Donald Trump, i Robert Kennedy Junior, to najważniejsi, ale są też mniejsi kandydaci bardzo radykalnie opowiadający się przeciwko przekazywaniu kolejnych miliardów dolarów Zeleńskiemu i jego ekipie, m.in. Vivek Ramasłami, kandydat na prawo od Trumpa, kandydat w prawyborach w Partii Republikańskiej i jeszcze też kilku innych. To wyjdzie nam wyraźnie, że zdecydowana większość owych kandydatów w prawyborach amerykańskich to przeciwnicy utrzymywania Zełęskiego i władz w Kijowie w taki sposób, jak Stany robiły to do tej pory. Przy czym ja mam zawsze jedną uwagę co do polityki amerykańskiej, wynikającą też z całego szeregu lektur i analiz politologów tamtejszych. Otóż, Deep State nie jest mitem, i może się wydarzyć tak, niestety, że pomimo jednoznacznego wyboru dokonanego przez Amerykanów określonego kandydata na prezydenta, to ów Deep State będzie podejmował kolejne decyzje również w sprawie Ukrainy. Przypomnę, że Donald Trump, zwolennik przerwania tej wojny, zwolennik zakończenia tego wspierania, jednoznacznego wspierania Kijowa, w 2017 roku, gdy był prezydentem, doprowadził do pierwszych dostaw broni ofensywnej dla Ukrainy. To znaczy nie on, Donald Trump i to nie była część jego programu, ale ludzie, którzy faktycznie podejmowali decyzje w tych sprawach. To jest taka pewna słabość demokracji amerykańskiej, że na kogokolwiek nie zagłosujecie i tak wyskoczy wam ów Deep State. I tu mam pewną rezerwę, ale również uwaga, Deep State może być wyczerpany czy zmęczony tą wojną. Pytanie o... Amerykańskie wybory, to pytanie o to, czy jej interesy przeważą. Czy na przykład powiedzmy kapitału przemysłowego i części kapitału sektora wysokich technologii, jak Ilona Maska, który otwarcie wypowiada się za przerwaniem tego obłędu w postaci wojny z Rosją, czy interesy gigantycznych funduszy, funduszy inwestycyjnych, jak chociażby funduszu Blackrock-osławionego, który z kolei za pośrednictwem firm takich jak Cargill czy Monsanto. No, właściwie już wykupił połowę ziem rolnych Ukrainy, już nie mówiąc o innych zasobach i surowcach, które Ukraina posiada. To tutaj jeszcze, zanim przejdziemy do pytań od naszych widzów, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie y, mamy rosnący w siłę i rosnący w zasoby członków y, grono państw BRICS, ten blok y, powiedzmy polityczno-gospodarczy których można powiedzieć chyba po, za cel główny mianownik wspólny obrał sobie uderzenie w dolara. I czy to też nie będzie taki e, czynnik, że nawet jeśli Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie chciał e, zakończyć konfrontacji na Ukrainie, zostanie do tego zmuszony uderzeniem we własną gospodarkę. Tak, Stany Zjednoczone z całą pewnością będą w sposób bardzo zdeterminowany. Z jednej strony broniły dolara, czyli podejmowały wszystkie działania, które mogą się przyczynić do tego, że pozostanie on międzynarodową walutą rozliczeniową, z drugiej strony sabotowały różne inicjatywy BRICS. Co do BRICS, sztanka jest do połowy pusta albo do połowy pełna, zależy jak na to spojrzymy. Bank, nowy bank rozwoju powołany przez BRICS jest bankiem, który do tej pory nie doczekał się jakiejś własnej infrastruktury i finansowania czy dofinansowywania, które pozwalałoby na przykład na to, bo ten bank w zamierzeniu miał odgrywać rolę alternatywy wobec Banku Światowego i MFW kontrolowanych przez Amerykanów. I tej roli odgrywać nie może, bo ma za mały poziom dokapitalizowania. Dlatego m.in. doszło do ostrzeżenia BRICS o Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kraj niewielki, ale kraj, który zadeklarował, że wpłaci od razu kwotę równowatą 10 miliardów dolarów właśnie na rzecz nowego, nowego banku rozwoju BRICS. BRICS pamiętajmy też jest sojuszem bardzo luźnym. bardzo luźnym, bo nie ma nawet sekretariatu. To jest ciekawostka proszę Państwa. BRICS jest chyba jedyną grupą, organizacją, która nie wykonuje, nie sporządza, Jednobrzmiących protokołów swoich obrad. To znaczy, obsługą, protokołowaniem poszczególnych szczytów BRICS zajmują się e, protokolanci sekretariaty poszczególnych przywódców e, uczestniczących w tych szczytach i później nie jest uzgadniana jednobrzmiąca wersja. Więc każdy może sobie nieco inaczej interpretować postanowienia kolejnych szczytów BRICS. I to e, można by stwierdzić, że szklanka jest do połowy pusta, bo brakuje owej infrastruktury jeszcze. Natomiast sam fakt że rosnąca liczba państw na świecie stwierdziła, że dążyć będą do uniezależnienia się politycznego, geopolitycznego, ekonomicznego, finansowego od Stanów Zjednoczonych, od hegemona w tym zakresie, świadczy, że prędzej czy później to nastąpi. Tylko ja przypominam, że to jest długotrwały proces. Jeśli chodzi o dolara i jego rolę w rozliczeniach światowych, przypuszczam, że na razie najbliżej, Konkurowania z dolarem w tej strefie państw BRICS jest chiński yuan i za jakiś czas będziemy już coraz więcej rozliczeń, coraz więcej rozliczeń z krajami, nie tylko BRICS, ale z krajami poza, spoza tej strefy tak zwanego zachodu czy kolektywnego zachodu, jak mawiamy, dokonywać właśnie w chińskich juanach rola. Juana będzie bez wątpienia rosła. Rola innych walut narodowych, największych krajów moca z wchodzących w skład BRICS również, ale nie w takim zakresie. Yuan najprawdopodobniej będzie wiodący. Nawet jeśli przeanalizujemy obroty rosnące w tempie naprawdę imponującym, obroty handlowe Rosji z Chinami, to coraz większa część tych obrotów w wyniku rezygnacji z dolara jest dokonywana no, nie w rublach, dość niestabilnych w niestabilnej walucie, a właśnie w yuanach. Więc yuan to być może przyszłość rozliczeniowa tego przyszłego świata, świata wielobiegunowego, tak go nazwijmy. I jeszcze jednej rzeczy BRICS nie zrobiło, a to zadanie przed krajami BRICS na pewno będzie stało to stworzenie własnego systemu międzynarodowych rozliczeń, międzybankowych rozliczeń międzynarodowych, czyli słynnego systemu SWIFT, tylko że alternatywy dla owego systemu SWIFT w postaci systemu niepodlegającego Kontroli Stanów Zjednoczonych. Ciekawostką jest to, że obecnie SWIFT to system, który kontrolowany jest przez firmę teoretycznie prywatną z siedzibą w Brukseli, ale jak wszyscy wiemy, jest ta firma kontrolowana przez władze Stanów Zjednoczonych. Być może BRICS opracuje jakąś alternatywę, i wtedy będzie rzeczywiście można mówić o przyspieszeniu tego procesu, procesu, który się. Faktycznie już rozpoczął, dedolaryzacji światowej gospodarki, i być może też Stany Zjednoczone wtedy będą musiały wyciągać pewne daleko idące wnioski i powracać do złotych, wspaniałych przecież dla wielu Amerykanów, wspominanych w podręcznikach historii z rozrzewnieniem czasów izolacjonizmu. To tym akcentem kończymy tą pierwszą część i przechodzimy do drugiej części naszego programu, gdzie zadajemy pytania od widzów. Parę już jest, ale dalej można je zadawać. Cholek, czy wojna na Ukrainie została wywołana, żeby wprowadzić w przyspieszonym tempie agendę 2030, o której mówił Duda w USA? Ja dokładnie nie znam zapisów agendy 2030, ale jak rozumiem pewnie dotyczy to jakichś kwestii klimatycznych, tak? Zapewne. No, ja myślę, że. Pe pewnie generalnie tej takiej przebudowy Sił... tak, globalistycznej. Nowego ładu czy porządku światowego. Nie, myślę, że to jest coś, co można opisać w kategoriach teorii gier. Ta wojna tocząca się dzisiaj na Ukrainie. Otóż Chińczycy mówią nam bardzo często, powtarzają, że i w biznesie, i w polityce kierują się zasadą win-win, czyli. Siadamy do stołu, negocjujemy z partnerem bądź konkurentem i obie strony mają wstać od tego stołu w miarę zadowolone, każdy z nas coś zyskał. Zachód, tak zwany zachód, ten neoliberalny zachód kierował się tradycyjnie zasadą gry o sumie zerowej. Gra o sumie zerowej polegała na tym, że Jedna strona bierze wszystko, druga odchodzi od stołu negocjacyjnego z niczym. Stany Zjednoczone, według niektórych, a przynajmniej część tych jastrzębia amerykańskich, tych neokonserwatystów amerykańskich i globalistów, właśnie, kierują się zasadą minus jeden. My to niemy, my tracimy globalną hegemonię, ale pociągnijmy za sobą na dno albo bliżej tego dna, w kierunku tego dna, jak największą liczbę innych państw, innych regionów świata. I myślę, że tak można wyjaśnić. I wskazać w ten sposób właśnie źródła tego, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, tej decyzji amerykańskiej o tym, żeby ten konflikt wzniecić i ospalić w istocie. Kolejne pytanie. RDM. A, mam zapytać, czy jesteś socjalistą? Nie, nie jestem socjalistą, natomiast jestem zwolennikiem aktywnej roli państwa w gospodarce. Czemu swój wyraz, swoim poglądom gospodarczym dałem w czasach, gdy Aktywnie zajmowałem się polską polityką i w jakiś tam skromny sposób nie uczestniczyłem, czyli moim wyborem był ten program gospodarczy, który swojego czasu, dawno, dawno temu proponował świętej pamięci Andrzej Leper i samoobrona. Kolejne pytanie, Marek Bąk. Po co przyjechał stuletni Kissinger na Ukrainę? Czemu nie spotkał się z Zoęskim w Nowym Jorku? Zoęńskim to ja myślę, że Henry Kissinger niewątpliwie. Ponad przeciętnie inteligentny człowiek, człowiek, z którym no, chyba wszyscy możemy mu pozazdrościć, że w tym wieku znajduje się w takiej kondycji intelektualnej. Zapewne z Wodym Złońskim nie miał po prostu o czym rozmawiać. A po co przyle przyleciał do Kijowa, nie wiem. Wiem, że wcześniej przylatywał i odbywał różnego rodzaju wizyty i ciekawe rozmowy na najwyższym szczeblu w Rosji, w Chinach ostatnio, gdzie. Miał go przyjąć sam Xi Pin. Także no jest to, tak, matuzalem, ale jednocześnie, jak niektórzy twierdzą, w dalszym ciągu jeden z najwybitniejszych umysłów w stosunkach międzynarodowych. Idziemy dalej. Grażyna Stojanowic pyta, czy rzeczywiście jest możliwe, że udział w wybuchu fabryki dronów w Iranie mogli mieć Ukraińcy? Stawiam tezą, oczywiście nie mam takiej wiedzy, ale stawiam tezą, że raczej miały w tym udział inne kraje, związane z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. Czy też, czy tutaj należałoby też zastosować słynnego tweeta Radosława Sikorskiego, thank you USA? Tak, poszukajmy kto, kto wpisał się w ten sposób gdzieś w różnych miejscach i wtedy zastanowimy się, postaramy się znaleźć innego. No, z całą pewnością u, były to działania nieukraińskie. Popatrzmy na zasięg, na zasięg dronów ukraińskich. Jeśli zostałyby one z terytorium Ukrainy Wystrzelone, czy jakiekolwiek inne pociski, czy drony, no to praktycznie byłoby nierealne. Grupy terrorystyczne, ukraińskie czy dywersyjne raczej w Iranie nie były widziane. Idziemy po do kolejnego pytania. Tomasz Wesołowski. Dlaczego według pana nawet byli dyplomaci polscy, jak pan Marek Nowakowski uważają BRICS za twór, który się zaraz rozpadnie. I Może dlatego, że nie interesują się tym, może dlatego, że w Polsce, ja już nie mówię o popularyzacji tematu BRICS w mediach, bo ona kompletnie leży i rzeczywiście sprowadza się do takich diagnoz jak tutaj przez widza wspomniana, czyli przekonania o tym, że to papierowy tygrys albo coś, co w ogóle nie istnieje, albo coś, co próbuje istnieć, ale za chwilę się rozsypie. Otóż w Polsce, że Państwa, brakuje literatury na temat BRICS, którą na przykład Pan Nowakowski mógłby sobie poczytać, literatury naukowej, no, z tego co wiem. BRICS w Polsce zajmuje się dosłownie kilku politologów, m.in. profesor Gracjan Cimek z Akademii Marynarki Wojennej, w sposób kompetentny, No, ale widocznie prace naukowe, prace analityków i politologów z prawdziwego zdarzenia do pana Nowakowskiego nie dotarły. Ja myślę, że to jest ignoracja. No, nie byłoby w tym nic zaskakującego. Jeszcze pytanie kolejne od Grażyny Stojanowic. Czy polskie stosunki z Ukrainą rzeczywiście zostały wygaszone, pewnie chodzi o stosunki ekonomiczne, czy to tylko gra przedwyborcza Pisu? Jak już wspominaliśmy, raczej gra przedwyborcza, ja bym tak obstawiał. Tyle że gra przedwyborcza, która na szczęście dla Polski przedłużyć może się o kolejne miesiące w związku z cyklem wyborczym, w jakim się w tej chwili. Znaleźliśmy. traw tak chciał i to chyba akurat dobrze, no przynajmniej dobrze dla polskich rolników, polskich konsumentów, którzy być może przez jakiś nieco dłuższy okres chronieni będą przed importem zboża. Uwaga, nie ukraińskiego i produktów nieukraińskich, ale produktów wielkich korporacji: Cargill, Monsanto i innych, które można by było tutaj wymieniać, które. Przecież w tej chwili kontrolują większość już ziem rolnych, tych najlepszych na Ukrainie. Tutaj mamy jeszcze pytanie od Emiliana Kosteckiego. Czy myśli Pan, że Imperium Amerykańskie pod obecnym kierownictwem zmierza w kierunku nieuchronnej politycznej i społecznej implozji? Czy ona jest nieuchronna? Tak, uważam, że trochę. Nawiązując do niektórych teoretyków cywilizacji, ale też historyków, czy do Arnolda Toinbi, czy do, nie przymierzając można by, też Asfalda Spenglera, mamy do czynienia z pewnym cyklem życia różnych imperiów. Ten cykl życia trwa bardzo różne okresy czasowe. Mieliśmy imperia, które potrafiły funkcjonować przez ponad tysiąc lat, a mieliśmy takie, które bójnie rozkwitały, obejmowały swymi wpływami półświata i rozpadały się następnie jak do Mexcatu. Wiele znaków, wiele znaków oczywiście nie pozaziemskich, a znaków polegających na obserwacji rzeczywistości i pewnych trendów społecznych, gospodarczych wskazuje na to, że w Stanach Zjednoczonych może do czegoś takiego dojść, chociaż ja gdybym miał dzisiaj prognozować cokolwiek, to twierdzę, że Stany Zjednoczone pozostaną jednym z wielu na świecie regionalnych mocarstw. One zachowają status regionalnego mocarstwa, regionalnego mocarstwa kontrolującego, uwaga, co najmniej Amerykę Północną, bo już co do Południowej nie jestem taki pewien, biorąc pod uwagę rosnącą siłę choćby takich krajów jak Brazylia czy Argentyna w przyszłości i ich ogromny potencjał. Natomiast regionalnym mocarstwem pewnie jeszcze jakieś kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat Stany Zjednoczone pozostaną. To jest bardzo prawdopodobne. Ja to bym jeszcze dopytał o jedną rzecz y, dotyczącą Ukrainy, że Łęcki przecież w mm, trakcie swojej wizyty w wizycie ONZ-u poparł reformę Rady Bezpieczeństwa, stałe miejsce dla Niemiec. Właśnie o co chodzi z tymi Niemcami? W co gra y, Ukraina? Czy jest to gra? No bo Niemcy tak niby grają w ramach tego układu atlantyckiego, no ale wiadomo, że one marzą pewnie tylko o tym, żeby się z tego układu jakoś wyrwać. Czy to jest gra właśnie na nowy układ w Europie, czy to jest gra wewnątrz układu atlantyckiego? Uważam, że aktualna polityka zagraniczna Niemiec znajduje się pod kontrolą partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. To znaczy globalistów tamtejszych, wszelkie inne trendy, trendy, które wyrażane są między innymi przez alternatywę dla Niemiec. Dzisiaj podkreślmy rosnącą w siłę i zajmującą drugie miejsce w sondażach poparcia partii politycznych w Niemczech. Są marginalne. Na ten moment ta agenda, powiedzmy globalistyczna agenda zbliżona do partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych jest przez Niemcy realizowana. Kijów natomiast, Kijów natomiast w moim przekonaniu powpada w panikę. To znaczy dochodzi do przekonania, że oni muszą się jakoś utrzymać. Budżet ukraiński jest nie do spięcia, bez ogromnych wielomiliardowych kwot, które miały obiecać, miały przekazać Stany Zjednoczone, ale się wahają, które miała przekazać Unia Europejska. Ale Unia Europejska też z nią może być różnie, bo już zaobserwowaliśmy ostatnio, że choćby Viktor Orban i władze węgierskie zapowiedziały możliwość zawetowania kolejnych wielomiliardowych transz pomocy dla Kijowa. Więc Kijów szuka sponsora, mówiąc brutalnie. Co może obiecać, co może zaoferować Niemcom? Doprawdy nie wiem, ale jeszcze raz podkreślam, że Niemcy nie są samodzielnym graczem w tej grze na ten moment, przynajmniej przy tym układzie rządowym, a dokładniej, już trochę analizując rzeczywistość wewnętrzną w Niemczech, w moim przekonaniu, dopóki partia Zielonych jest partnerem koalicyjnym. Socjaldemokracja obecnie niemieckiej, dopóki Partia Zielonych jest częścią niemieckiego gabinetu i dopóki to od niej zależy przetrwanie kanclerza, Niemcy graczem samodzielnym być po prostu z definicji nie mogą. Kolejne pytanie, y, jeszcze od Grażyny Stojanowic. Kolejne. Czy skandal w Parlamencie Kanadyjskim był prowokacją Ukraińców? No właśnie, bo speaker Izby Gmin Kanadyjskiej twierdził, że to była jego inicjatywa. No, dziwne by było dla mnie, żeby przewodniczący Parlamentu Kanady, nie wiem, znał się z byłymi SS-manami. A ja określiłbym to w sposób następujący. To jest moja znów hipoteza, jak do tego wszystkiego mogło dojść. Otóż zwraca się do Antoniego Roty, tego przewodniczącego, już byłego przewodniczącego Parlamentu Kanadyjskiego, jakaś grupa bardzo wpływowej diaspory ukraińskiej tam w Kanadzie, pamiętajmy, bardzo mocno nacjonalistycznej, najbardziej chyba nacjonalistycznej, zindoktrynowanej diaspory ukraińskiej na świecie. I Występuje z pomysłem, przekazując jednocześnie listę osób, których trzeba byłoby, które trzeba byłoby zaprosić na to uroczyste posiedzenie parlamentu. W związku z potęgą i znacznymi wpływami owej diaspory, Antoni Rota i jego asystenci nawet nie pytają, kto to jest, tylko po prostu wrzucają tego człowieka na listę. Wiecie Państwo, to, że myśmy się o tym wszystkim dowiedzieli, było czystym przypadkiem. To, że dowiedzieliśmy się, że był fetowany przez Zełenskiego kierownictwo Parlamentu Państwa Kanadyjskiego nazista ukraiński z Waffen-SS, z dywizji Galicien, wyszło całkowicie przez przypadek, a ściśle i dlatego, że profesor Iwan Kaczanowski z Uniwersytetu w Ottawie, który jest Ukraińcem, ale Ukraińcem antybanderowskim od lat piszącym o różnego rodzaju zbrodniach, dawnej Ukrainy i patologiach tej obecnej, po prostu wyłapał ten moment i zidentyfikował tego człowieka, i następnie rozlało się to w media. Cały świat się o tym dowiedział dzięki profesorowi Kaczanowskiemu. Ja idę o zakład, że tego rodzaju imprez, tego rodzaju uroczystości z udziałem zbrodniarzy lub członków zbrodniczych formacji z okresu II wojny światowej ukraińskich, Odbywało się na świecie setki i do tej pory po prostu nikt tego nie odnotowywał. A nawet jak ktoś odnotował, to udało się go zakrzyczeć, wyciszyć. Kaczanowskiego się nie udało, bo zmienił się klimat wokół Ukrainy. Jesteśmy już bardziej, nawet ten główny nurt krytyczni wobec takich spraw. A jeszcze niedawno mówiliśmy przecież o tym, że Zełęckiego krytykować nie wolno, bo to... Winston Churchill naszych czasów. Teraz ostatnio słyszeliśmy o pomyśle przyznania mu pokojowej Nagrody Nobla. No ale te czasy, złote czasy Kultu Zełońskiego i Kultu wszystkiego co ukraińskie, niezależnie od tego czy zbrodniczego, czy godnego potępienia, chyba powoli mijają. Jeszcze mamy pytania. Jack Daniels, mam nadzieję, że to nie ten słynny agent, który przejmuje konta społecznościowe w piątkowe wieczory. To pytanie chyba sugeruje, że jednak tak. Jeśli dobrze rozumiem, to autor ma na myśli, czy jest możliwy rozpad Rosji na szereg republik? Czy jest możliwy rozpad Rosji na szereg republik? Tak samo jak jest możliwy rozpad Stanów Zjednoczonych na szereg niepodległych państw, takich jak Kalifornia. Tak samo jak jest możliwy rozpad Chin. I na przykład powstanie, no, powrót do sytuacji, w której walczyło ze sobą kilkadziesiąt różnych chińskich królestw. No, wszystko jest jakoś gdzieś tam realne, natomiast na ten moment wiemy, że Rosja, że Stany Zjednoczone i że Chiny dalekie są od rozpadu. Można snuć takie wizje, takie hipotezy, i było nawet kilka takich rosyjskich książek. W dużej mierze propagandowych, jeszcze w latach 90. pamiętam, które wieszczyły rozpad Stanów Zjednoczonych. Ja je traktowałem z przymrużeniem oka, tak samo jak dziś traktuję z przymrużeniem oka te książki czy tych autorów piszących o, ba, rozrysowujących nawet mapy, po jakich ma rozpaść się Federacja Rosyjska. No, bądźmy poważni, aczkolwiek no, dla intelektualnej rozrywki wieczorową porą, może przy Jacku Danielsie, to ciekawe zajęcie. No, te mapy to chyba rodem z Herzogfairo. E, jeszcze tak, Adam Sąpolinski. Czy zna Pan pogląd mówiący o tym, że budowanie polskiej armii ma na celu udział naszych wojsk w próbie zajęcia Białorusi i lub zachodniej Ukrainy? Znam pogląd. To są właśnie dwa różne poglądy. Nie do końca one muszą iść w parze. Białoruś Ukraina to dwie, dwa różne kierunki, rzecz jasna. E, drugi z tych kierunków to jest, proszę Państwa, i. Wielokrotnie to podkreślałem, że było jasne również w mediach rosyjskich to dementując, występuję w mediach rosyjskich i tam to często dementowałem. To drugie jest rzecz jasna w moim przekonaniu kompletną bzdurą i fejkiem, rozsiewaną przez stronę rosyjską. To jest instrument propagandy rosyjskiej mającej wskazywać Ukraińcom, tak głównie Ukraińcom, że tu polscy panowie chcą powrócić, zabrać sobie kresy, dokonać na wasz kraj inwazji i tak dalej. Niestety jest to bzdura multiplikowana, wielokrotnie powtarzana w mediach rosyjskich głównego nurtu. No ale widocznie tak funkcjonuje tamtejsza propaganda. To drugie, ja uważam, że Polska w planach anglosasów, którzy w takiej czy innej mierze posługują się nami jako pewnym instrumentem, może mieć określone plany dotyczące Białorusi. Ale dopóki istnieje państwo. Związkowe Rosji i Białorusi, dopóki e, głowice nuklearne, jak wiemy, decyzją, to nie była przypadkowa decyzja. Decyzją Aleksandra Łukaszenki e, są rozmieszczone również na terytorium białoruskim, no to wątpię, żeby ktokolwiek o zdrowych zmysłach e, w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, bo tu w Polsce ta tacy by się znaleźli, którzy by stwierdzili, że idziemy na Mińsk, ale wątpię, żeby wśród anglosasów, którzy jednak sprawują jakąś kontrolę nad polską polityką militarną i zagraniczną dał zielone światło dla przeprowadzania jakiejkolwiek operacji przez Wojska Polskie przeciwko Białorusi. Pytanie od widza Anna Agata. Czy Niemcy nie są jeszcze pod okupacją aliantów? Oczywiście, że są zdaniem Niemców. W dalszym ciągu znajdują się pod okupacją. Niektórzy Prawnie określali to nieco inaczej, natomiast fakt stacjonowania, już nie pamiętam w tej chwili ilu, ale kilkudziesięciu na pewno niektórzy mówią, że około 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich na terytorium Niemiec stanowi o tym, że w pewnym sensie znajdują się pod okupacją. Już nie mówię o kontroli, o kontroli zewnętrznej różnego rodzaju struktur finansowych struktur gospodarczych przez kapitał amerykański. I to jest prawda, że na przykład niektóre instytucje finansowe, sektor finansowy w Niemczech, takie jak te największe banki niemieckie, no Deutsche Bank. Niby nazwa na wskroś niemiecka, ale w pewnych okresach swojego funkcjonowania kontrolowane były w dużej mierze przez fundusze inwestycyjne ze Stanów Zjednoczonych. Także to jest dość skomplikowane zagadnienie. Niemcy nie są na pewno to, to można w największym skrócie na to odpowiedzieć nie, Niemcy nie są na pewno suwerennym krajem w tej chwili. Max Planck, jak według pana zakończy się ta wojna na Ukrainie? Zakończy się albo wtedy. Gdy stany zjednoczone zdecydują się na wycofanie z kontynentu europejskiego i skoncentrowanie się albo na swoich własnych problemach wewnętrznych, albo na jakimś innym regionie świata, i wtedy dojdzie oczywiście do wieloletniego procesu, procesu, może nawet nie pojednania, ale Trudnego procesu jakiegoś wzajemnego przebaczania sobie i próby zrozumienia się przez Słowian Wschodnich, czyli Ukraińców i Rosjan, i wypracowania jakichś zupełnie nowych relacji. To jest scenariusz optymistyczny. Ukraina wtedy przetrwa jako państwo, tak, jako państwo pozablokowe, czy państwo neutralne w dużym stopniu, nie angażujące się w żadne konflikty zbrojne, handlujące, korzystające ze swojego idealnego przecież położenia i sporych całkiem zasobów. Wariant najbardziej optymistyczny. Wariant pesymistyczny, ale moim zdaniem bardziej realny jest taki, że ten konflikt tak istotnie w którymś momencie zostanie zamrożony wzdłuż aktualnej linii frontu. Ja nie wiem, czy to będzie ta linia frontu, czy to będzie linia frontu po kolejnej rosyjskiej ofensywie. Tak, mówię o rosyjskiej ofensywie, dlatego, że już wszyscy wiemy, że ta ukraińska kontrofensywa zakończyła się kompletnym blamarzem i klęską. No i Krótko mówiąc, wtedy będziemy mieli do czynienia z krótkotrwałym zamrożeniem konfliktu. Ta część Ukrainy, która w dalszym ciągu będzie pod wpływami anglosaskimi, będzie intensywnie zbrojona. Federacja Rosyjska nadal się będzie też intensywnie zbroiła i przygotowywała do kolejnej fazy tej krwawej wojny. Chciałbym, żeby ten drugi scenariusz okazał się zbyt pesymistycznym, by być realny. Jeszcze dwa ostatnie pytania. Pierwsze, Andrzej Dudek. Jak ocenia Pan opinię Scotta Ritera, Czasem jego wypowiedzi nie są przychylne Polakom, na przykład zaniżanie liczby ofiar rzezi wołyńskiej. A to nie słyszałem, powiem uczciwie, tej wypowiedzi dotyczącej zaniżenia ofiar, liczby ofiar rzezi wołyńskiej. Ja myślę, że sam całym przesunkiem dla Scotta Ritera, Scott Ritter jak jakieś 99,9% Amerykanów nie ma zielonego pojęcia o Polsce, o skomplikowanych meandrach naszej historii, w tym historii tych polsko-ukraińskich, takie określmy. Scott ten nie jest historykiem, ja i teraz słucham, przyznam się Państwu, wtedy, gdy mówię o sprawach wojskowych, bo sam mogę się czegoś ciekawego od niego dowiedzieć, nie będąc przecież ekspertem w tej dziedzinie, w pozostałych sprawach może się mylić albo nie mieć po prostu wiedzy. I ostatnie pytanie. Emilian Kostecki, co Pana zdaniem powoduje, że kraje niebędące w orbicie amerykańskiego wpływu tak bardzo lekceważą poczynania zachodnich służb, które prowokują różne niepokoje, a nawet przewroty polityczne? Ja już kiedyś taką teorię skonstruowałem na temat tych wszystkich, właśnie opinię, nie teorię, na temat tych wszystkich kolorowych rewolucji, przewrotów, destabilizacji. Otóż, jeśli Państwo nie spełnia dwóch warunków, to znaczy nie dba o w miarę równomierną dystrybucję majątku i uniknięcie zbyt dużych rozłastwień majątkowych. Krótko mówiąc, jeśli nie zwalcza wystarczająco skutecznie nędzy, to mamy do czynienia innych patologii zresztą też, to mamy do czynienia z podłożem, z rozdanym paliwem, na który można rzucić zapałkę czy zapalniczkę i robią to Amerykanie, wzniecając, czy anglosasi tak zwane kolorowe rewolucje. I z drugiej strony, jeśli państwo, uwaga, jeśli państwo teoretycznie zapewnia odpowiedni poziom życia swoim obywatelom, wszystko jest w porządku, to jest casus Libii, ale nie zabezpiecza się budując mocnych, trwałych służb, służb zajmujących się sferą bezpieczeństwa, to też to państwo, mimo względnego dobrobytu na jego terenie panującym, panującego jest zagrożone różnego rodzaju... Próbami owej destabilizacji. Podam przykład skutecznego przeciwdziałania tym próbom. Tym przykładem jest najbliższy nam geograficznie przykład białoruski. Przykład białoruski, gdzie pomimo tych wieloletnich, wielokrotnych prób tej destabilizacji sytuacji wewnętrznej, do niej do tej pory doprowadzić się nie udało. Więc da się tego uniknąć. Mam takie wrażenie, że przynajmniej w przypadku krajów, niektórych krajów pozaeuropejskich, po prostu część przywódców tych krajów czy część klasy politycznej tych krajów jest w pewien sposób naiwna czy optymistycznie patrzy na deklaracje partnerów zachodnich, którzy często starają się poklepywać ich po plecach, mówić o tym, jak wielka przyjaźń ich łączy. Jak to było w wypadku choćby Egiptu czy Tunezji. A później wbijać im nóż plecem. Po prostu to się nie mieści w pewnych kanonach kulturowych poza, poza zachodnich, że tak to określę. I to było ostatnie pytanie. Będziemy już nasze spotkanie kończyć. Mam nadzieję, że Państwo zostaliście usatysfakcjonowani ilością pytań, bo jeśli dobrze liczę zadaliśmy ich od widzów 15, czyli całkiem sporo. Musimy już zakończyć. Moimi Państwa gościem był Mateusz Piskorski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia Państwu. A Państwu też bardzo dziękuję za to, że byliście już też w tak dużej liczbie yy, i prosimy bardzo o to, żeby te programy nasze oczywiście i upowszechnianie i te kciuki w górę są ważne i komentarze wiele wnoszą, ale bardzo prosimy również o wsparcie, yy, zwłaszcza, że przed wyborami potrzebna jest niezależna informacja, a tutaj YouTube nas demonetyzuje, Patronate blokuje nam konto yy, i całkowicie przypadkowo przed wyborami oczywiście nie ma to absolutnie żadnego w związku z tym, co się będzie działo 15 października. Absolutnie dementujemy, jak mawiał książę Gorczakow, nie wierzę w informacje niezdementowane, ale najważniejsze jest to, że teraz piłka po Państwa stronie boiska, czy będziemy mieli te pieniądze, żeby tutaj dalej wszystko działało, czy ich nie będziemy mieli, więc to wszystko zależy od Państwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Już jutro. Jutro dwa programy o 18.00 z Sylwią Gorlicką o imigrantach i aferze wizowej i o 20. nasz komentarz konieczny, więc zapraszamy przed odbiorniki. Do zobaczenia.